Dobry wieczór Państwu. Od roku życie pisze własne scenariusze. Nasze plany, nasze oczekiwania nie są już brane pod uwagę, a w każdym razie takie można odnieść wrażenie, gdy dochodzi do realizacji naszych zamierzeń. Rok temu, 24 marca, odwołaliśmy 20 dni tischnerowskie. Potem kolejne spotkania w strefie Tischnera, które związane były z urodzinami księdza profesora. A w tym roku z panem dyrektorem Nowochódzkiego Centrum Kultury, Zbigniewem Grzybem, postanowiliśmy jednak wrócić do spotkań. No, będąc przekonanym, że tym razem się uda, mieliśmy nadzieję, że będzie też publiczność na żywo. No, udało się, ale może tak nie do końca, choć mamy nadzieję, że Państwo jesteście z nami i że dacie nam znak, że tam jesteście. Dzisiejsze spotkanie odbywa się w ramach cyklu Dorwać Mistrza. Pomysłodawcą spotkań jest Jerzy Ilk, redaktor naczelny wydawnictwa Znak. Rozpoczęliśmy w 2007 roku, realizując dwa spotkania z Krzysztofem Michalskim i kolejne z Wacławem Hawlem. I przez następne lata autorzy Znaku byli naszymi gośćmi. Mario Vargas Llosa, Władysław Bartoszewski, Małgorzata Szejnert, ksiądz Adam Boniecki, Janka Ochojska, Leszek Kołakowski. No, długo by jeszcze wymieniać, ale dzisiejsze spotkanie dedykujemy księdzu Józefowi Tischnerowi w 90. rocznicę jego urodzin. Tytuł spotkania jest taki sam jak tytuł książki. To, co najważniejsze, 21 tekstów na XXI wiek. Wyboru dokonał biograf księdza profesora Wojciech Bonowicz. Ale zanim przedstawię gości i zanim przejdziemy do rozmowy, oddajmy głos księdzu profesorowi. Wydaje mi się, że problemem najciekawszym, najpiękniejszym jest problem jeden, w jaki sposób człowiek może obudzić w drugim człowieku poczucie jego wolności. Bo zazwyczaj zastanawiamy się nad tym, co ja powinienem zrobić, żeby drugim tak, a nie inaczej pokierować. Ale pokierować drugim to znaczy zagrać w nim jakąś grę, może nawet zapanować nad nim. Tymczasem najgłębszym problemem wychowawczym nie jest to, w jaki sposób panować nad człowiekiem, ale w jaki sposób obudzić w nim człowieczeństwo. A człowieczeństwem tym jest wolność. I tutaj znalazłem piękną odpowiedź na to pytanie u Franza Rosenzweiga. Mianowicie, że są pewne wartości, które przenoszą się od człowieka do człowieka poprzez pieśń. I między innymi do takich wartości należy wolność. To bardzo piękna idea, że wolność musi być wyśpiewana. I wyśpiewana wolność przenosi się od człowieka do człowieka. Zaczyna się wspólny śpiew wolności. Thank you.
bardzo serdecznie dziękuję. Zapowiadaliśmy, drodzy Państwo, że przyjedzie do nas z muzyką Hania Wójciak i przyjaciele. Hania z bardzo poważnych powodów nie może dzisiaj być z nami, ale są przyjaciele Dawid Czernik i Jacek Długosz. Także mamy przyjaciół właśnie od tego, żeby być wtedy, kiedy scenariusz nie pisze się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. A fragment filmu, który oglądaliśmy, to był film pana Ignacego Szczepańskiego, Tak się toczy moja myśl, z roku 1990. I film jest w całości do obejrzenia w internecie i zachęcamy, żeby go zobaczyć, bo to rzeczywiście wyjątkowy dokument. No i znowu muszę przejść do tego momentu, w którym zanim przedstawię gości, muszę powiedzieć o kolejnej korekcie. W tym roku to spotkanie ma po prostu bardzo dużo korekt, które życie samo nam przynosi. Nie ma z nami dzisiaj Jerzego Ilga. Nie może być z równie poważnych powodów, ale Jurek jest z nami. Tutaj jest jego książka Mój znak. To w tej książce właśnie znajdziemy bardzo dużo anegdot, między innymi anegdotę, o której opowiadał w filmie zapowiadającym nasze spotkanie. Wszystko możecie Państwo przeczytać. Jeżeli nas oglądasz pewnie tylko na swoim telefonie, bo wiem, że to jest niemożliwe z różnych powodów innych, bardzo serdecznie Cię pozdrawiamy i mam nadzieję, że sprostamy jakoś tę nieobecność Jurka, będziemy musieli wypełnić. Chciałabym zacząć rozmowę z naszymi gośćmi, ale najpierw ich przedstawię. Wojciech Bonowicz. O Wojtku Bonowiczu można powiedzieć, że jest strażnikiem pamięci księdza profesora. Jest jego biografem, ale również popularyzatorem całej spuścizny i zbieraczem wszelkich ulotnych dokumentów, które gdzieś jeszcze się znajdują. Dzięki temu co roku wydawnictwo Znak może nam dawać nowe teksty niepublikowane. I to jest niezwykle ważne, ale Wojtek jest również poetą, jest publicystą. Możecie Państwo czytać jego felietony w Tygodniku Powszechnym i w miesięczniku Znak. Obecny w mediach i jak gdyby no, osoba niezwykle ważna dla całej twórczości i spuścizny księdza Tischnera. Jest z nami oczywiście wspaniała postać, to jest Łukasz Tischner i nazwisko nie jest przypadkowe. Oczywiście często się śmiejemy, bo Łukasz jest bratankiem księdza Tischnera, ale wiele razy się zdarzyło, a to jest syn Tischnera i to jest prawda. Bo jesteś synem Tischnera. Jak lepiej wyglądałem, to nawet za wnuka byłem brany. Za wnuka, tak. Ale jesteś rzeczywiście synem Tischnera, tylko pana profesora Mariana Tischnera. Natomiast jesteś również, i to tutaj też w tej roli występujesz, nie tylko jako przedstawiciel rodziny, jesteś historykiem literatury, o mało co filozofem, w każdym razie filozofię również studiowałeś, więc o twórczości księdza profesora możemy też porozmawiać z różnych punktów widzenia. I w tym momencie, jeśli już rozmawiamy o rodzinie, chciałam bardzo serdecznie również pozdrowić wszystkich, którzy pewnie nas gdzieś tam oglądają. Serdeczne pozdrowienia dla całej rodziny Tischnerów. Ale myślałam o tym, żebyśmy zaczęli może nasze spotkanie od krótkiego waszego komentarza do tego fragmentu filmu. Ksiądz mówi tutaj o wolności. Wolność jest bardzo ważnym tematem u Tischnera. Wojtku, jak ty byś to skomentował? Trzeba rzeczywiście powiedzieć, że nie ma takiego spotkania poświęconego Tischnerowi. Ja brałem udział w kilkudziesięciu, może już by się nawet i setka uzbierała, w czasie którego nie pada to słowo, wolność. I to jest niesamowite, że to słowo tak mocno się zrosło z tą postacią. I jest to też bardzo zgodne, sądzę, z takim duchem myślenia Tischnera. Jego mniej interesowało, żeby odpowiedzieć precyzyjnie na to, czym jest wolność, ale właśnie jak wolność w ogóle przejawia się w życiu, w czym ona się wyraża, nie? To, o czym mowa jest w tym fragmencie. Kiedy my się czujemy wolni, jak zarażać innych wolnością? To są pytania, które interesowały Tischnera. I powiedziałbym, że to, co jest taką moją fascynacją od wielu lat, kiedy żył, a także po jego śmierci, kiedy rzeczywiście jakoś krzątam się wokół tego, co zostało i staramy się robić różne rzeczy, to jest właśnie taki obraz człowieka wewnętrznie wolnego. To przyciągało za życia i sądzę, że przyciąga do niego po śmierci także. Znaczy takie poszukiwania kogoś, kto rzeczywiście w sobie coś takiego miał. To się demonstrowało rozmaicie. Pamiętamy, że także w powiedzonkach, nie wiem, kiedy pojawiła się taka plotka w Krakowie, że on ma zostać biskupem tutaj
po wyborze kardynała Wojtyły na papieża, no to on właśnie takimi ripostami sobie jakby torował drogę przez te plotki. Mówił, że ja chcę zostać Tischnerem, nie biskupem, nie? Można powiedzieć, to taki przykład dezynwoltury, ale nie. Właśnie takiej wolności od, no chyba przede wszystkim od pokus władzy, nie? Żeby nie mieć władzy za dużo, bo władza jednak jakoś w parze z wolnością nie bardzo idzie. I takiego nieoglądania się na środowisko swoje, nawet na te środowiska, z którymi on był bardzo blisko związany. W zasadzie przed dzisiejszym spotkaniem, jak sobie tak trochę myślałem, to Tischner zawsze był w jakimś sporze, nawet ze środowiskami, w których był zakorzeniony, był blisko. W końcu nawet z panem Turowiczem w Tygodniku Powszechnym toczył spór. Nawet z Adamem Michnikiem w Gazecie Wyborczej, z którą współpracował, też w pewnym momencie toczył spór. Zawsze był otwarty na spór wewnątrz, tylko że nigdy to nie był spór taki, jak wyglądają dzisiejsze spory, właśnie wyniszczający. Nie? Wolność polega na tym, że właśnie... Wolność polega też w tym przypadku, myślę, na życzliwości. Znaczy na tym, że Tischner po prostu miał w sobie taką... No, o nic nie walczył, w sensie nie walczył o swoją pozycję, tylko walczył o prawdę, a wtedy o życzliwość jest trochę łatwiej. Tak, bardzo często mówi o wolności w kontekście również przestrzeni. Można to przenieść też na taką wewnętrzną przestrzeń, że mam tyle przestrzeni, że mogę z kimś polemizować, nie muszę niszczyć nikogo, z kim się nie zgadzam, prawda? To jest też bardzo ważne. Znaczy w tej wypowiedzi jeszcze dochodzi do głosu coś, co też myślę, że jest bardzo takim istotnym rysem, no nie tylko myślenia, ale właśnie osoby Józefa Tischnera, to znaczy właśnie, że on jest nastawiony na drugiego człowieka, no właśnie tam jest, prawda, ta uwaga, że tą największą zagadką, tajemnicą, ale też w pewnym sensie cudem jest ta zdolność do obudzenia w drugim człowieku wolności, prawda? Tutaj właśnie mówi o tym, że to nie chodzi o zawładanie tym drugim, nie chodzi o to, żeby go jakoś zaprogramować, tylko właśnie doprowadzić do takiego momentu, kiedy on sam poszukuje tej swojej własnej ścieżki. To wydaje mi się, że jest jeszcze może o tyle istotne, że dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy z jednej strony brakuje autorytetów, prawda, na to narzekamy, a z drugiej strony mamy też poczucie, że pewne autorytety się skompromitowały albo po prostu nie sprostały próbie, prawda. Tymczasem, kiedy sobie myślę właśnie o Józiu, bo tak go nazywaliśmy w rodzinie, to był osobą, która no, była dla mnie czy dla wielu osób autorytetem, ale on nigdy nie, znaczy to jest nawet mało powiedziane, nie zachęcał do naśladowania, ale wręcz jakby cała jego uwaga była skupiona na to, by nie małpować go, prawda, by nie naśladować. Nie wiem, to nawet, nie wiem, kiedy ja bardzo chciałem właśnie się stać szybko Heideggerem i tak dalej, to właśnie też no tak dyskretnie, a czasem dość brutalnie no, rozbijał te moje bańki, prawda, jakby nakierowując mnie na to, że ja muszę szukać czegoś swojego, prawda. I teraz, kiedy myślę o tym, że on ciągle jest jakoś czytany i to przez nowe pokolenia, przez ludzi, którzy go osobiście nie znali, to wydaje mi się, że jest takie ziarno w jego myśli, czy w jego sposobie widzenia świata, że on rozbija tę możliwość, no nie wiem, właśnie podpierania się jakimś guru, jakimś takim autorytetem, który no, jest na tym pomniku i dopóki ten pomnik, prawda, jest niewzruszony, nie ma na nim żadnych pęknięć, no to wszystko jest w porządku, prawda. Tymczasem on przenosi ten ciężar, no mówi o tym, że te pomniki nie mają żadnego sensu, że musimy w sobie szukać jakiejś miary, prawda? I tutaj, no, to jest oczywiście tutaj duży temat, ale w każdym razie wydaje mi się, że czymś takim szczególnym dla niego jest to, że on bardzo walczył także na przykład w gronie swoich uczniów o to, by oni go nie naśladowali, prawda? Też mówił o takim obłudnym, trochę faryzejskim chrześcijaństwie, które polega na małpowaniu Jezusa, prawda? To nie chodzi o małpowanie Jezusa, tylko chodzi o to, żeby odkrywać siebie, odkrywać drugiego, no właśnie w wolności, wybierając jakąś drogę, ale która jest no nie jakąś normą ustanowioną zewnętrznie, tylko czymś, co ja
w moim życiu rozpoznaję. No to jest prawdopodobnie najtrudniejsze, bo u Tischnera nas pyta, nas wzywa. To jest jak pyta o kryjówki, to pyta o moją kryjówkę, a nie w ogóle o kryjówki. Tak. I zanim... Tutaj tylko dopowiem do Łukasza, że czasem by się chciało, żeby ci jego uczniowie rozmaici go trochę jednak naśladowali, ale to... Tak, to... Ale, ale ładnie trochę... zapytałaś o tę przestrzeń. Mhm. Tak mi się, wiesz, z czym skojarzyło? Weszliśmy tutaj, nie? Mhm. Na tą salę przepiękną Nowochódzkiego Centrum Kultury i ta sala jest olbrzymia. Wolność. Ale działa deprymująco. Jak za dużo wolności, to działa trochę, prawda, za dużo przestrzeni może działać trochę deprymująco. Może gdyby ta przestrzeń była bardziej zapełniona, czulibyśmy się tak trochę bardziej domowo w niej. To jest też to, na co on zwracał uwagę w takim swoim słynnym tekście Nieszczęsny dar wolności. On jest w tej książce, dlatego o nim wspominam. Bo to jest tekst, który spowodował wiele nieporozumień i dobrze jest przy różnych okazjach te nieporozumienia wyjaśniać. Mianowicie pisano potem, komentowano, że Tischner uważał, że wolność jest stanem nieszczęsnym. No ale wynikało to wyłącznie z tego, że ktoś przeczytał tytuł i prawdopodobnie nie czytał dalej albo czytał bez specjalnego zrozumienia. Tischner mówi, że może się tak zdarzyć i zdarza się tak, i tak się zdarzyło także i w Polsce, że się wolność przeżywa jako stan nieszczęsny. No właśnie za dużo. Prawda? Za duża przestrzeń, za duży wiatr na moją wełnę, jak pisał Gałczyński, a Tischner lubił to cytować. Nie? Więc to, że w takim razie może lepiej ograniczmy w ten czy inny sposób, na przykład za pomocą prawa, albo za pomocą jakiegoś moralizatorstwa, albo w inny sposób, bo jak jest za dużo, to się ludzie bardzo pogubią i wtedy po co się mają gubić? Lepiej jak siedzą w zagrodzie, nie? To taka wizja była Tischnerowi zupełnie obca. No jednak wolność jest u podstaw naprawdę głębokich, dojrzałych decyzji. Jak człowiek podejmuje decyzje skądinąd może i wartościowe, ale jednak nie w pełni wolny, tylko przymuszony do tego w taki czy inny sposób, to już jest troszkę inna decyzja, ona ma inny charakter. Coś istotnego ginie. Przede wszystkim, myślę, zgodzimy się, ginie w samym człowieku, to znaczy on... Wiesz, no jednak niewolnik też potrafi kochać, ale co to za miłość, nie? Ale wróćmy jeszcze do tego momentu, oczywiście w wypadku Łukasza to mówienie, że wróćmy do tego, jak poznałeś księdza Tischnera, nie ma żadnego sensu, zawsze byłeś, ale na pewno jest taki moment również i w twoim życiu, w którym rozpoznałeś też w swoim stryju, Józiu, kogoś, kto jest ważny dla ciebie. Chciałam was obu zapytać, bo byliście studentami i chodziliście na wykłady księdza Tischnera, więc teraz chciałabym was zapytać o tamten czas takiego poznania go w tej roli. Bo jak będziemy tworzyć ten taki portret wielokrotny księdza Tischnera, tak sobie myśleliśmy o tym, to spróbujmy zobaczyć tę mnogość ról, a wy w niektórych z nich mogliście go obserwować, między innymi jako profesora, jako wykładowcę. Tutaj w naszej bibliotece tischnerowskiej wystawiliśmy również książki, które są zbiorem wykładów publikowanych przez Instytut Myśli Józefa Tischnera. Powiedzcie, jakim on był wykładowcą? Jak to było? To spotkanie z nim w tej roli, jak on jest wykładowcą na sali? Znaczy ja pierwszy raz spotkałem księdza Tischnera tak twarzą w twarz, dlatego że poszedłem do Łukasza książkę pożyczyć i to dokładnie pamiętam, bo ksiądz Tischner siedział w kuchni, pił herbatkę ze szklanki. Myśmy właściwie, ja się tylko przywitałem, zniknąłem, potem wychodząc jeszcze, prawda? Ale dokładnie pamiętam ten moment, no bo to jednak on był wtedy już no, wielką postacią, autorem Etyki Solidarności i do tej pory go gdzieś tam oglądałem, prawda, z oddali. Raz czy drugi był w naszej parafii z jakimś kazaniem, ale to był taki pierwszy moment właśnie taki, z takiej perspektywy prywatnej i tego, że no właśnie stryj kolegi, nie? Prawda, że to jest tak blisko, że to właściwie nie ma granicy. A potem były wykłady. I myślę, że to, co najważniejsze, to chyba takie poczucie, no ja studiowałem podobnie jak Łukasz polonistykę. Na polonistyce naprawdę było bardzo dużo dobrych wykładowców. A w 80-tych latach byli jeszcze lepsi niż kiedykolwiek, bo mieli zakaz wyjazdów. Na ogół ci najlepsi, jak profesor Błoński, na przykład nie dostawali paszportu. W związku z tym wykładali zamiast jeździć po świecie. I to było super. No ale... Na tym tle nawet, tej absolutnie elity takiej językowej Krakowa,
Tischner był zjawiskiem. Był zjawiskiem. I to czasem ludzie mnie pytają o to, czy to się da z tych tekstów wyczytać. Nie? Moim zdaniem da się. Jak ktoś wejdzie w tę książkę, zanurkuje tak głęboko w jego tekstach, nie? To może go spotkać, bo tam jest jednak zapisana, oczywiście nie da się zapisać wszystkiego, nie wiem, pewnej temperatury, jaką człowiek z sobą wnosi, pewnej aury, ale tam jest jednak ta jego niesamowita sprawność językowa, taki urok po prostu. Nie? Te wykłady były pełne uroku, myśmy siedzieli oczarowani. To były wcale niełatwe nieraz wykłady, bo on wcale nie stosował takiej taryfy ulgowej, że jak ktoś przyszedł na dowcipy o góralach, to nie było tego. Mhm. To było od święta. Mhm. Ale na wykładzie kursowym tak nie było. To było po to, żeby sala się trochę odeśmiała, prawda? I znowu o tym Heglu, i znowu to piłowanie Hegla, prawda? Ale to było zawsze pięknie powiedziane. Więc to dzisiaj dużo czasu spędzam z tymi wykładami. Przygotowujemy kolejny tom tych dzieł, o których mówisz. I muszę powiedzieć, ostatnie już może zdanie na ten temat, że głos Tischnera ciągle działa na mnie bardzo terapeutycznie. Jak jestem taki wkurzony na coś, a nie jest trudno w Polsce być na coś wkurzonym, a jeszcze w takich czasach covidowych, to sobie puszczam taki wykład księdza Józefa i po prostu jednak opada ze mnie ta złość. No, to są wykłady, które on mówi na początku lat 80. Jest stan wojenny, właściwie krótko po stanie, po takim zawieszeniu stanu wojennego wznowiono wykłady i on mówi bardzo spokojnie. Znaczy, wydaje się, że świat się wali, a on spokojnie wprowadza w myślenie. Nie? Ten spokój, który z niego emanuje, jest niesamowicie dzisiaj potrzebny. Znaczy tak, też tutaj no, wiele by gadać. Ja oczywiście chodziłem na te wykłady z filozofii dramatu, ale w pewnym momencie też no, strasznie chciałem chodzić też na jego zajęcia. No, nie odzywałem się raczej na nich, ale patrzyłem trochę, co on na nich robi. No, to były takie zajęcia, seminaria na Pacie. Na przykład zapamiętałem jedno bardzo wyjątkowe na temat świętego Jana od Krzyża i interpretacji Nocy Ciemnej. I tutaj to dotyczyło tych zajęć właśnie takich seminaryjnych, ale także tego wykładu. No, to, co mnie najbardziej tam gdzieś poruszało, to jednak niebywała umiejętność czytania tekstów z zestawianiem takich jasnych, prostych pytań, ale które gdzieś właśnie dalej prowadziły. Tu przy okazji tego świętego Jana od Krzyża, prawda, no, takiej literatury mistycznej, wydawałoby się dewocyjnej, on jednak niebywałe rzeczy stamtąd wyciągał, no mówiąc właśnie o tej nocy ciemnej, o tej nocy zmysłów, nocy ducha, więc w ogóle doświadczeniu religijnym jako czymś dynamicznym, co nie jest, powiedzmy, takie spetryfikowane, jako coś raz dane, tylko coś, co podlega dynamice i to nawet u tych, można powiedzieć, mistrzów największych duchowych, prawda? I to wiązało się też z taką próbą, znaczy on też gdzieś u spodu, no właśnie był świetnym obserwatorem, psychologiem, bym powiedział. Powiedzmy, to była szkoła z jednej strony tam fenomenologii Ingardena, więc opis, prawda, ten stół był ze wszystkich stron, czy stolik opisany z liczbą nóg, ale też ze światłocieniem, jak pada i tak dalej, ale z drugiej strony to jest chyba też ta szkoła trochę taka właśnie Kempińskiego, to znaczy niezwykła umiejętność też dotarcia do takich głębin ludzkiej psychiki, czy motywacji, która człowiekiem powoduje, więc no chyba najmocniej zapamiętałem z jednej strony wykłady właśnie te z filozofii dramatu, gdzie on interpretował albo Kierkegaarda i też nawiązywał do bojaźni drżenia no, z tym niebywałym komentarzem, prawda, do historii o Abrahamie i o ofierze Izaaka. Tu zresztą powiem może jeszcze taką anegdotę, która mi się też zawsze włącza, kiedy myślę o jego właśnie lekturze bojaźni drżenia. To już było w czasie choroby, kiedy był po pierwszej operacji, miał wyciętą pierwszą strunę głosową i mówił takim szeptem. Dzisiaj usłyszymy chyba ten głos, prawda? I gdzieś byliśmy w Łopusznej z rodzicami i moja mama akurat w tamtym czasie gdzieś zdobyła egzemplarz bojaźni drżenia i po raz pierwszy w życiu czytała. No i była przerażona, wzburzona, prawda, okrucieństwem Boga, który jakby wystawił, prawda, na tak dramatyczną próbę Abrahama i tam jest też właściwie taki komentarz, że Kierkegaarda, że no Izaak
musiał stać się ateistą po takim doświadczeniu. No i mama taka wzburzona właśnie pyta Józia, no Józiu, jak to wytłumaczyć? No co powiedzieć? A on tak z takim trochę uśmieszkiem, ale też na serio mówi, a co to, ja to pisał? No właśnie, to jest... Nie wszystko musi być wyjaśnione. No. Tak, ale przy tym to nie był tani unik. Tak, tak. On był wtedy doświadczony chorobą, to był bardzo trudny czas, ale pokazuje też jego umiejętność takiego wyskoczenia z roli trochę, prawda? Ale mam wrażenie, że to jest to właśnie wyskoczenie z roli księdza, z roli profesora. On potrafił przez tę ripostę, przez takie komentowanie być zupełnie niezwykły. Rzeczywiście mam nieraz wrażenie, że ksiądz Tischner przechodzi w takim ogólnej pamięci jako anegdota, w anegdocie. A to o prawdzie, a to o kawałach góralskich. Ale my wiemy doskonale, że on był bardzo serio i umiejętność wykorzystania takiego narzędzia jak humor, dowcip, to jest wielka umiejętność. No wiesz, no, tutaj się powołam na zmarłego parę dni temu Adama Zagajewskiego. Adam kiedyś to powiedział, że radość chociażby to jest taki właściwie przejaw wolności. Nie? No, czy to taki fundament wolności. Zaprosiliśmy go z wykładem o wolności na festiwal Kopernikatu w Krakowie i on właśnie, to było bardzo ciekawe, no, że to uczynił tematem swojego wykładu. Nie? Ja chcę od razu powiedzieć, że w tym, że te anegdoty się pojawiają, nie ma nic złego. Ja nie mówię, że złego. Tylko czasem się pojawia taki zarzut, to mnie dzisiaj szczególnie jakoś, nie wiem, trochę irytuje już nawet, że się mówi o tym, że on zawsze w tym góralskim kapeluszu, nie? Zobaczmy, co się dzieje w kulturze. W kulturze polskiej mamy w tej chwili powrót do jej chłopskich korzeni. A Tischnerowi robi się zarzut z tego, że on nigdy tych korzeni nie wyrzucił. Mm-hmm. Prawda? Znaczy, często robią to ludzie z podobnych środowisk, którzy z jednej strony chcieliby wrócić jakby do wsi i odzyskać tę pamięć wsi, a z drugiej strony nie potrafią zobaczyć w tym, co Tischner robił, jego ogromnego szacunku dla świata, z którego wyszedł. Właśnie tych swoich niepiśmiennych niekiedy kolegów, koleżanek, których on cytuje. On ich nie cytuje, żeby ich wyśmiać. On ich naprawdę cytuje na jednakowych prawach z Heideggerem i z Hegelem. Nie? I to jest bardzo, to jest moim zdaniem jego wielki wkład w takie w ogóle nasze myślenie o nas samych. Nie? Skąd my się wzięliśmy i tak dalej. Myślę, że to jest taki dobry moment, żeby znowu oddać głos księdzu profesorowi. Tak przygotowaliśmy to spotkanie i myślę, że drugi film, który teraz zobaczymy, a potem wrócimy do rozmowy. Zaraz po filmie zaprosimy też Państwa na chwilę muzyki. Ksiądz to jest człowiek, który ma mieszkanie, ale nie ma domu. I tu jest problem. Z tym, że z kolei tym domem moim coraz bardziej stawał się, no powiem tutaj przesadnie, świat kultury, świat filozofii. Ja się nagle, zresztą chciałem tego, czułem jak u siebie w domu, pomiędzy Kantem a Hegelem, pomiędzy Husserlem i Heideggerem, pomiędzy Bergsonem i Maritainem. Wie pan? I tu nagle ta świadomość, niesłychanie potężna świadomość wtrącania się w to, co się nazywa szczytem europejskiego myślenia. I wie pan, to tak fascynuje i tak pociąga, że ja widzę moich kolegów, którzy filozofów, którzy się ożenili, jak bardzo ich rodziny często na tym tracą. To jest coś podobnego, jak niewątpliwie w sztuce. Artysta także idzie w swoje natchnienie do końca, gubiąc po drodze bliźnich. No i to się tak weryfikuje i powtarzam, że gdyby to było ta decyzja z jakiejś ucieczki przed światem, z jakiejś, powiedziałbym, pogardy dla kobiecości, to by to nie wytrzymało próby życia, prawda? Natomiast to szło trochę głębiej. Thank you.
Dawid Czernik, skrzypce, Jacek Długosz, gitara. Są z nami, jeszcze będą z nami. A fragment filmu, który widzieliśmy, to był Tischner w opowieściach z 2008 roku. Scenariusz napisał Witold Bereś. Artur Więcek, Baron, był również współautorem scenariusza i reżyserem tego filmu. I film również w całości można obejrzeć, można przeczytać również książkę. A my wróćmy do naszej opowieści o księdzu Tischnerze i znowu powiedzieliśmy o tym, jak był profesorem, powiedzieliśmy troszkę o tym, że mieliście okazję być przy tym, ale teraz jest ten fragment, który oglądnęliśmy. Ksiądz nie ma domu, ksiądz ma mieszkanie i ksiądz Tischner mówi, że on żyje w literaturze, żyje. To jest jego dom, ci filozofowie, ta europejska filozofia, ta myśl. Chciałabym was zapytać właśnie o ten świat Tischnera. O ten świat Tischnera i w Kościele, i o Kościele, wyzwania, to jak on opisywał wtedy Kościół i z czym my się dzisiaj borykamy. Tak jak można powiedzieć, przeczuwał pewne rzeczy, ostrzegał, nie bardzo go ktoś słuchał. No, najpierw bym skomentował tak, że ten film to jest trochę półprawdy o Tischnerze, nie? To znaczy on rzeczywiście na pewno żył w tym świecie, zbudowanym z myśli Heideggera, Hegla i wszystkich tych innych autorów, których tak poważnie traktował. To zresztą było bardzo charakterystyczne na jego wykładach, że on zawsze tak wykładał, jak miało się wrażenie, jakby ten filozof, o którym on mówi, był akurat najważniejszy na świecie. To jest właśnie ten, który ma rację, nie? A potem przechodziliśmy i znowu następny też miał rację, nie? Ale Tischner tłumaczył, że właśnie tak trzeba studiować filozofię. Znaczy trzeba wejść głęboko w te światy. Nie ma sensu taka powierzchowna podróż, tylko trzeba wejść naprawdę głęboko. Ale to jest, mówię, dlaczego mówię, że to jest tylko półprawdy? Bo to był jednak człowiek bardzo mocno w życiu zanurzony. I zanurzony właśnie nie tylko w myśleniu o życiu, tylko w życiu samym. I między ludźmi spędzający mnóstwo czasu. Właściwie jego filozofia w dużej mierze rodziła się między ludźmi. Pisząc w tym ubiegłym roku jakby nową wersję biografii, ja sobie uświadomiłem na przykład, że on po święceniach i po takich krótkich studiach filozoficznych w Warszawie został wezwany z powrotem do Krakowa i pracował na parafiach, najpierw w Chrzanowie, a potem na Dębnikach w Krakowie. I obie te parafie miały coś wspólnego, mianowicie były to parafie robotnicze w dużej części. Nie? On wszedł głęboko w taki świat, nie tylko inteligencji krakowskiej, z którą miał naturalne kontakty, ale i coraz silniejsze, ale właśnie poznał także świat robotniczy. Dlaczego to jest ważne? No bo potem przychodzi etyka solidarności, prawda? Ona nie przychodzi tylko od Hegla i, prawda, i Heideggera i myślicieli innych i tej refleksji zbudowanej przez studia filozoficzne, ale przychodzi właśnie też z tego doświadczenia, które się ma bezpośrednio ze spotkań z tymi ludźmi. Tak jest właściwie ze wszystkim, czego dotkniemy. Filozofia spotkania Tischnera to jest też filozofia, która się bierze po prostu ze spotkań. To nie był ktoś, kto, że tak powiem, był elokwentny, ale tak naprawdę w życiu to się ciężko byłoby spotkać. Nie? To jest najgorsza jest taka, jak to ktoś ironicznie kiedyś powiedział, elokwencja impotencji. To znaczy ładnie o spotkaniu, ładnie o dialogu, ale kiedy przychodzi co do czego, to nie ma. To jest zupełnie odwrotnie. Znaczy, to zanurzenie w życiu, które pewnie czasem było też przeszkodą Tischnera, pisarską taką przeszkodą, było jednak z drugiej strony jego ogromnym atutem. Z drugiej strony no jednak był osobą, która no bardzo dużo czytała, bardzo rzetelnie czytała. No to też pamiętam z tych czasów przede wszystkim starosądeckich, bo Dom w Łopusznej powstał dużo później, natomiast tu, nie wiem, jako właśnie dziesięciolatek, potem nastolatek mogłem go obserwować, więc on od rana miał taką żelazną dyscyplinę, że czytał, potem trochę pisał. W każdym razie no było w nim coś takiego, że ta myśl pozwala się rozwijać, ale pozwala no jakoś lepiej zrozumieć świat, zrozumieć siebie. Pozwala tutaj to, bardzo często pojawia się ta metafora w jego myśleniu, może najmocniej właśnie w filozofii dramatu, czy potem w Sporze o istnienie człowieka, tego złośliwego geniusza, tego kogoś, kto nas mami, łudzi i kto sprawia, że no świat
widzimy w krzywych zwierciadłach. Także innych widzimy jako osoby gdzieś tam właśnie wykoślawione, nie takie, jakie są naprawdę. Tu zresztą pamiętam, że to chyba było w czasie choroby w klinice u doktora, u profesora Szczeklika, że miał taki sen, który zapisał na karteczce i to potem on mi trochę mówił, że jakby najpierw wydawało mu się, że wokół niego są pielęgniarki, potem te pielęgniarki okazało się, że są studentkami ze szkoły teatralnej, a potem miał wrażenie, że uczestniczy w jakimś takim wielkim spektaklu, w Wielkim Teatrze Świata i że on jest jakby pomocnikiem Pana Boga, który pozwala rozbić, czy pozwala unieważnić te kłamstwa, które nas otaczają. Więc on miał wrażenie, no, to było takie, myślę, właśnie zasadnicze, że on nie czytał po to, żeby zabłysnąć, żeby, nie wiem, no właśnie zbudować sobie taką właśnie bibliotekę w głowie, tylko czytał po to, czytał zresztą tak też bardzo ostro, prawda, no właśnie tak jak Wojtek słusznie mówił, próbując wydobyć najwięcej atutów, czy jakby najmocniejszą stronę czyjegoś myślenia, ale potem konfrontował te różne właśnie sposoby opisywania świata, próbując dopytać, jak jest naprawdę, więc jakby tym takim motorem napędowym jego szerokich studiów, erudycji, ciągłych poszukiwań. Zauważmy, że on jednak się bardzo rozwija na przestrzeni, prawda? Tych lat zaczyna tutaj jako fenomenolog, uczeń Ingardena, potem pojawia się ta fascynacja Levinasem i filozofią dialogu, a wreszcie też coraz mocniej też wchodzi w świat teatru czy literatury, no i tworzy jakiś taki swój sposób myślenia, który można nazwać filozofią spotkania, ale gdzie w gruncie rzeczy taką naczelną kategorią jest dobra, jest dobro i dobroć człowieka, do której jest zdolny, no, w swoim jakby akcie czy geście wolności. Ale w każdym razie to jego myślenie, czy właśnie to studiowanie jest taką ciągłą dynamiką poszukiwania, no, jakiejś prawdy o świecie. Prawdy, która dla niego nigdy nie jest ostateczna. Tutaj zresztą jeszcze może tylko dopowiem, potem może Wojtek powie coś o tym znakomitym zbiorze tekstów, który przygotował. To jeszcze zaraz o nim. Właśnie, ale tylko właśnie dopowiem, że jego to fascynowało, że i to chyba była też jego wielka siła, która sprawiała, że tak chcieli wszyscy, w każdym razie studenci, młodzi ludzie go słuchać, że on w tych czasach jeszcze, które trochę pamiętam, komunistycznych, no takiej właśnie zamrażarki trochę właśnie komunistycznej, próbował na przykład konfrontować myśl religijną z tymi wielkimi mistrzami podejrzeń, czyli właśnie z Freudem, który mówił, że to jest jakby iluzja, łuda, jakby taki motyw kompensacyjny, którym próbujemy sobie nasze niedostatki jakoś tam, prawda, załagodzić. Konfrontował się z Marksem czy z Nietzschem, który mówił właśnie o tym elemencie resentymentu w religii, prawda? Skoro nie mogę dostać do tych winogron, to mówię, że te winogrona są kwaśne i w ten sposób jakby tworzę taką religię niewolników. Więc on całą tę myśl wprowadzał, jakby trochę nadrabiając tę nieodrobioną lekcję w tym czasie powojennym, no właśnie jakiejś zdrowej sekularyzacji, to znaczy skonfrontowania się z pytaniami, z tym, co jest rzeczywiście wyzwaniem stojącym wobec religii, a nie jedynie, no nie wiem, prawda, represją ze strony władzy politycznej. To tyle, no tak, może. Ale do tego trzeba mieć odwagę i można powiedzieć, że właśnie to, co charakteryzuje Tischnera, to odwaga myślenia. I jak, Wojtku, tutaj powiedziałeś o tym, że nic nie rodzi się tylko z teoretyzowania, tylko z konfrontacji. Większość jego książek jest skonfrontowana z wielką myślą, ale z doświadczenia wynikające, prawda? I nawet z takiego doświadczenia, nawet tutaj przyniosłam tę książeczkę, którą, przepraszam, ale kto w tamtych czasach pozwoliłby sobie odprawiać mszę świętą z udziałem dzieci, traktując te dzieci serio? Zwłaszcza będąc już tam tytułowanym, będąc uczonym, prawda? Właśnie. I chodzi mi, właśnie o to nie mi musiał chodzi. Tego robić nie w musiał. Ogóle. Nie? I chodzi teraz o tę sytuację. No miał trochę taki przypadek w domu w postaci no właśnie, właśnie żeby dwóch. Ja wiem, że anegdota brzmi tak, jak to mówił twój to tata. To był główny powód, jeśli ktoś chce wiedzieć. To bardziej Marek, on był starszy. Marek i oczywiście, że Marek, Marka tutaj nie ma, to Marek był niegrzeczny naturalnie. Ale chodzi mi o tę konfrontację, że nie boimy się. To jest odwaga myślenia, konfrontowania pewnych rzeczy. I chciałabym jednak, żebyś pociągnął
tę myśl również mówienia o Kościele, bo tak, tak, on bo Łukasz miał to trochę podprowadził. Tak, nie? Bo jakby ksiądz Tischner był ze środka, prawda? Nie mówił jako obserwator z zewnątrz, tylko mówił ze środka tego wszystkiego. I jak gdyby z miłości również do Kościoła. Wiesz, bo na czym polega, bo postawiłaś centralny problem, tak mi się dzisiaj o nim nawet rozmyślało trochę. Na czym polega odwaga Tischnera konkretnie, ale odwaga w ogóle, nie? Czasem myślimy, że odwaga polega na tym, żeby przywalić, prawda? Ale w gruncie rzeczy są takie czasy, że przywalić jest bardzo łatwo, bo może kiedyś było trochę inaczej, bo coś za to groziło większego. No dzisiaj też może coś z czasem grozić, jak się okazuje, ale generalnie istotą odwagi jest chyba coś innego. To znaczy, że rzeczywiście niezależnie od tego, jaka jest koniunktura, ja się staram wskazać na to, co jest istotnym problemem. Kościół, chrześcijaństwo, które Tischner opowiadał, to było chrześcijaństwo przede wszystkim dialogiczne. Ale dlaczego? Nie dlatego, że powinna być taka koniunktura, bo to się Kościołowi strategicznie opłaci, jak on będzie w dialogu ze światem. Czasem są takie uzasadnienia dla dialogu. Tylko, że to, u Tischnera dialog jest istotą religii. Po prostu nie da się inaczej. Można by tak nawet prosto powiedzieć, nie? To się opiera na czym? Na pewnej z kolei wizji człowieka. No, wizja człowieka u Tischnera jest taka, że człowiekowi można zaufać. Prawda? Nie zakłada się z góry, że człowiek przede wszystkim jak wybierze zło. Niestety bardzo często i politykę się tak prowadzi, i duszpasterstwo się tak prowadzi, że się z góry zakłada, i wychowuje się tak dzieci, no niestety tak, że się z góry zakłada, że wybiorą źle. Mhm. Prawda? Albo że na błędach się nie nauczą. Otóż wydaje mi się, że Tischnera wizja człowieka jest taka, że właśnie w wyniku rozmaitych spotkań człowiek ostatecznie odkryje, o co mu naprawdę chodzi. Mhm. Jeśli odkryje Boga, tylko się cieszyć, powie ksiądz, nie? Ale może czasem musi odejść trochę, żeby znowu znaleźć, nie? Mhm. I z tego się bierze też ta odwaga jego w Kościele, nie? Że to nie jest odwaga kogoś, komu sprawia przyjemność, że jednego czy drugiego po imieniu tam wyzwie do odpowiedzi, tylko kogoś, kto widzi, że problem jest dużo głębszy niż jeden czy drugi biskup. Mhm. Dzisiaj tak się często mnie pytają, co by dzisiaj Tischner powiedział. No mamy ten kryzys ogromny moralny w Kościele, kryzys autorytetu Kościoła i tak dalej. Ale myślę, że powiedziałby dokładnie to samo, co mówił wtedy. Znaczy podstawowy kryzys w Kościele to jest kryzys myślenia. Prawdę mówiąc mówi to dzisiaj też ksiądz Michał Heller, prawda, który był z nim zaprzyjaźniony i tutaj myśleli bardzo podobnie. To jest kryzys myślenia, także myślenia o Kościele właśnie. Czym ta wspólnota jest? Czy to jest wspólnota, która maszeruje do wyznaczonego celu? Czy to jest wspólnota ludzi, którzy poszukują bardzo różnie, prawda? Owszem, mają pewien wspólny cel, nie? Ale jakby dają sobie wolność poszukiwania drogi do tego celu. Zapraszają na tę drogę innych, którzy być może trochę się wahają, czy to jest atrakcyjna droga, skoro tyle błędów popełniają na tej drodze inni, nie? Nie da się inaczej, zdaniem Tischnera. Znaczy, nie zbudujemy świata, tak mówię do was, bo widzę po prostu, ktoś mi przysłał niedawno taki film na YouTubie. No nie chcę robić reklamy tego filmu, ale jest tam twarz sławnego redaktora, sławnego tygodnika Do Rzeczy, a obok jest napis taki wielkimi literami: dialog międzyreligijny to zło. To zło jest tak wybite. W kraju Wojtyły, nie? Tak, ktoś takie, to, wiesz, w kraju Tischnera, nie? Solidarność. Kraju dialog solidarność. Międzyreligijny to zło. Mhm. No to Tischner jest absolutnie na antypodach takiego w ogóle, nie wiem, czy to nazwać myśleniem, ale takiej wizji chrześcijaństwa, religii, świata, człowieka. To znaczy nie ma nic lepszego, nic nam Bóg lepszego do rąk nie dał, niż spotkanie z drugim człowiekiem, nie? I próba wyjaśnienia sobie w tym spotkaniu, jeśli to jest możliwe, nie zawsze jest możliwe, ale jeśli to jest możliwe, wyjaśnienia sobie, o co nam chodzi naprawdę. I może spojrzenia także na siebie jego oczami, nie? Może on, ona przychodzi do mnie i mi coś nagle powie takiego, czego ja o sobie nie wiedziałem.
No właśnie, ale to trzeba mieć jeszcze tę odwagę, zrobić krok w tył i może zastanowić się, może ten ktoś ma rację, tak? To jest bardzo, wciąż jest odwaga, wolność i ciągle ta przestrzeń gdzieś, gdzie dzisiaj nie zacieśnia się ta przestrzeń wolności wokół nas ze strachu, że nie wiadomo co, bo tak naprawdę to ja nie wiem, co nam można odebrać jeszcze bardziej. Gorzej będzie, jak się w tym zacieśnionym świecie umeblujemy. On nas też przed tym przestrzegał, żeby się gdzieś nie meblować w tym. No ja się starałem, wiesz, bo no, pretekstem jest ta książka, prawda? Ta książka, jakby pomysł był taki, żeby na 90-lecie Tischnera urodzin wybrać to, co rzeczywiście najważniejsze, ale z dzisiejszej perspektywy. Tak. Mhm. Chociaż mój pierwszy pomysł był taki, żeby wybrać najważniejsze w ogóle. I pamiętam rozmowę taką tu z Łukaszem. I Łukasz właśnie mówi, nie, no teraz, na teraz bardziej, do tych ludzi, którzy teraz żyją. I rzeczywiście potem siedziałem nad tą książką właśnie w ten sposób o tym myśląc. Czy ten tekst konkretny, który mam przed sobą, przemówi do człowieka dzisiaj, do dziewczyny, chłopaka, kobiety, mężczyzny, którzy dzisiaj muszą się zmierzyć z problemem, jakim jest, nie wiem, demokracja, Kościół, z tym, jak wygląda Polska. Także myślę, miałem gdzieś z tyłu głowy to, co się dzieje z nami dzisiaj, prawda, z COVID-em i tak dalej, nie? Tam na końcu jest tekst, który w tym kontekście jest bardzo przejmujący. Tekst o miłości, ten, który, o miłości, który zamyka. O cierpieniu. To jest tekst przejmujący już sam w sobie, bo Tischner pisze go właściwie w ostatnim okresie swojej choroby, kiedy jest już bardzo źle i kiedy właściwie już... Nie widać nadziei, że to się skończy dobrze, ta historia, nie? I on pisze taki przejmujący tekst, bardzo krótki, z tym, czego dzisiaj ludzie doświadczają po prostu. Mhm. Że cierpienie nie uszlachetnia, nie buduje. Mój przyjaciel dzisiaj w ostatnich dniach stracił dwoje teściów swoich ukochanych, nie? Jak takiemu człowiekowi powiedzieć, że cierpienie uszlachetnia? Dzisiaj zmarło kolejnych 400 osób. Mamy tym rodzinom powiedzieć, że Tischner nie jest naiwny. I on wie dobrze, że tego nie należy tak mówić. Tym, co wznosi w górę, jest miłość. Znaczy, i to nas broni. Miłość, solidarność, ofiarność, poświęcenie. To jest to, po co ten świat ewentualnie istnieje. Nie? Tu jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy jeden wątek, który świetnie, że właśnie też został wydobyty tu w tym wyborze, który zaproponował Wojtek, a mianowicie to myślenie o świecie trochę przez pryzmat metafory domu, prawda? Ta metafora domu trochę jest zbanalizowana, bo mówimy dom, że się kochają rodzice, dzieci i tak dalej, ale tutaj jemu chodzi, myślę, o Juziu, o coś bardzo zasadniczego, to znaczy o zdolność do wzajemności i zdolność do obdarowywania siebie wzajemnie, prawda? I teraz ten dom jest właściwie tutaj takim trochę, można powiedzieć, punktem odniesienia dla jego chyba tu najważniejszych tekstów, zarówno tych takich ściśle filozoficznych, no nie wiem, to jest filozofia dramatu, ale to jest też właściwie Ludzie z kryjówek czy Etyka Solidarności, gdzie jest jak to przeciwstawienie domu jako miejsca wzajemności, miejsca, gdzie obdarowujemy siebie i spotykamy się jakoś tak gruntownie, mimo że czasem się możemy kłócić, możemy się jakoś rozchodzić, ale zasadniczo ufamy sobie, jest ten taki jakby instynktowny moment zaufania temu drugiemu człowiekowi i też tego, że ja mogę coś dostać od tej drugiej osoby, niekoniecznie na sposób taki wyrachowany jako, nie wiem, powiedzmy taki zysk pragmatyczny. Także prawda? Coś za coś. Tak. Ale to samo dotyczy na przykład no, jego komentarzy do sytuacji politycznej, prawda? To znaczy właśnie tutaj przywołuję te słowa Norwida, prawda? O ojczyźnie jako moralnym zjednoczeniu. I ta wizja Norwida jest przeciwstawiona wizji takiej cierpiętniczo-martyrologicznej, gdzieś tam mickiewiczowskiej, prawda? Gdzie no, Polacy są tym Chrystusem narodów i tutaj to cierpienie właśnie uszlachetnia. Jakby sama ta czystość cierpienia, czy też czystość tych serc właśnie, tych wybranych, udręczonych jest jakby taką kategorią bezwzględną, prawda?
No, to moralne zjednoczenie znowu możemy powiedzieć, że odnosi nas właśnie do tej metaforyki domu. Podobnie też mówi, powołując się na Norwida, o budowaniu wspólnoty europejskiej, prawda? Mówi o tym, że tym, co jest jakby zasadnicze, co stanowi o sile narodu, jego kultury, jest połączalności siła, jest ta umiejętność łączenia się z innymi, wymiany darów z tymi innymi, a nie wydawania się na odosobnienie, na zamknięcie na właśnie kryjówkę. Więc tu cały czas poruszamy się właściwie w obszarze no, tego przeciwstawienia dom-kryjówka, wzajemność, lęk i też przerażenie złem świata, prawda? To też możemy powiedzieć, że gdzieś tam rzutuje na to, co nazywa no, tą religią właśnie schorowanej wyobraźni, jako tym zagrożeniu, które no, niestety jest ciągle bardzo, bardzo żywe. Religia właśnie schorowanej wyobraźni no, żywi się tym, że ten drugi, ten obcy mi absolutnie zagraża, ja od niego nic nie mogę dostać i to moje sakrum jest sakrum pewnej rytualnej czystości. Ona jest w ogóle też oderwane od człowieka, to jest też istotne. Natomiast to, co jest przeciwstawieniem tej religii schorowanej wyobraźni, to jest pewna wizja ewangeliczna, w której jakby na pierwszym miejscu jest człowiek i na pierwszym miejscu jest dobro tego człowieka i też być może mnie. W każdym razie to, co stoi po stronie tej religii schorowanej wyobraźni, to jest takie, powiedziałbym, pogańskie sakrum, które wyraża się mocą, prawda? Tak jak w tych przedchrześcijańskich kulturach była ta mana, siła, moc, jako coś, co rozstrzyga o jakby wartości sakrum. Więc tutaj jakby takie duże koło zatoczyłem, ale w każdym razie chciałem powiedzieć, że to myślenie o domu i wspólnocie jest czymś zasadniczym, co też wiąże się z tym, o czym wcześniej Wojtek wspominał, to znaczy takim wstępnym zaufaniu dla drugiego człowieka. No tak, na pewno Tischner nie podsyca lęków. On je rozbraja, jak gdyby opowiadając o twarzy innego. Mówi o innym, ale to my jesteśmy też innym dla drugiego. To jest bardzo ciekawe, ta filozofia spotkania, kim my jesteśmy wobec innych. To jest, wiesz, wielki problem też, te teksty pokazują, tak krótko jeszcze tylko dodam, który nie jest tylko polskim problemem. Oczywiście on się koncentruje na polskim podwórku, ale tak naprawdę to jest wielkie pytanie, jaką my chcemy tworzyć cywilizację. Nie? Znaczy, czy to będzie cywilizacja, która będzie oparta na, tak jak jest pytanie o chrześcijaństwo, czy to ma być chrześcijaństwo właśnie urazowe, zalęknione, prawda, stale wyszukujące, gdzie tam będą jacyś wrogowie. No niestety no, mamy takich, prawda, duszpasterzy, już nie chcę po nazwisku wymieniać, bo ciągle tego arcybiskupa Jędraszewskiego zaczepiam, ale prawda, co kazanie mamy właściwie wskazanego nowego wroga, nowego przeciwnika. No takie chcemy chrześcijaństwo w Polsce, prawda? Takie chcemy chrześcijaństwo w Polsce, w Europie, świecie. A może jednak zobaczyć, że ten świat jest miejscem, w którym my możemy wiele rzeczy zrobić jako chrześcijanie, skoro nam na tym zależy. A może są tam rzeczy, które nas łączą. Człowiek, który pracował nad szczepionką i wymyślił skuteczną szczepionkę, w zasadzie my nie pytamy go o to, czy on wymyślił ją jako człowiek wierzący czy niewierzący. On jakby z natury tego czynu, którego dokonał, czy ten sztab cały ludzi, który to zrobił, zrobił coś, co jest dobrem wspólnym, nie? Odwołajmy się do tego dobra wspólnego w wielu sprawach. Tego brakuje, wiesz? To jest taki brak, który jest chyba najmocniej odczuwalny. Ja zauważyłem, że ludzie najmocniej reagują przy lekturze tej książki, wiem to już po pierwszych sygnałach, jednak na te teksty przede wszystkim poświęcone Kościołowi i chrześcijaństwu, nie? Że tego im brakuje. Takiego głosu im brakuje dzisiaj bardzo. Takiego głosu, który powie, to jest wspólne, to jest wspólny problem. Wejdźmy, zaangażujmy się wszyscy. No teraz mamy znowu dyskusję na ten temat, jak mają święta wyglądać. No, no ale właśnie, czy te święta to jest przeżywanie takiego sakrum, o jakim powiedział Łukasz, prawda? Czy to jest świętowanie więzi? Religii jako więzi, jako bliskości, jako odpowiedzialności. Odpowiedzialności za mojego starszego ojca, prawda? Za moją mamę, za moich bliskich. Tak. To jest... Chrześcijaństwo za dużo fruwało ponad
ponad życiem w Polsce, moim zdaniem. I COVID nam trochę to uświadamia. I te teksty Tischnera dlatego moim zdaniem też brzmią tak bardzo wiarygodnie, bo to jest przywrócić wiarę życiu, prawda? Zakorzenić ją w życiu. No. To jest góralskie też, no powiedzmy sobie szczerze. Że ale i filozofia po góralsku, którą napisał ksiądz Tischner, no nie bez powodu. Jak gdyby obsadzając w rolach filozofów swoich przyjaciół z Łopuszyn, ludzi, których znał. I to, co powiedziałeś na samym początku, on nie wyśmiewał tych ludzi, on nie stawiał ich w złym świetle, jakby pokazując, tylko pokazywał, jak poprzez życiową mądrość można też czytać filozofię, że filozofia jest mądrością życia. No przeciwnie, on ich raczej czynił takimi recenzentami. No jest ta słynna anegdota, której bohaterem jest jego kolega szkolny, Wawrzek Kuchta z Zarębków Łopusznej. Anegdota opowiadająca o tym, jak Tischner z Hellerem na Polanie tam właśnie o filozofii coś rozprawiali, tacy byli dosyć już tą rozmową i tym rozgrzebywaniem zmęczeni i podobno Wawrzek, widząc ich w tym utrapieniu, powiedział: najgłupszy ten, co się myślami męczy. Nie? I to był taki powiew nagle otrzeźwienia, mówi Tischner dla nich obu. Co ciekawe, zapytałem Michała Hellera, czy to jest prawda ta anegdota. Mówi, no trochę to jest historia wykreowana, ale Wawrzek rzeczywiście to powiedział. Nasze słowa są prawdziwe. To znów czasem się traktowało te cytaty jako prowokacje. One były prowokacją, prawda, z tych bohaterów, których on tam też kreował, takich jak Franek Gąsienica. Ale znowu, to było właśnie osadzanie w życiu. Prawda? Osadzanie w życiu, sprowadzanie na ziemię. Prawda? Bardzo łatwo jest, kiedy się człowiek zaczyna zajmować filozofią, czy w ogóle zajmuje się literaturą, także fruwać wśród różnych pojęć. Nie? Tak. I nagle właśnie trzeba trochę zlądować. On miał tę umiejętność, tak. Łukasz o tym wspomniał, prawda, tak. Że przekuwał moje balony. Nie? Tak samo, prawda, no to miał taką umiejętność. To się w różnych sytuacjach pojawiało. Gdyby był z nami Jurek Ilk, to by nas tu zasypał całymi przykładami właśnie z tego, życia redaktora, cały czas o tym myślę, bo pewnie którego Józef Tischner ciągle sprowadzał na ziemię w różnych sytuacjach. Jest taka słynna anegdota, może ją warto jednak tu przywołać, z takiego dość dramatycznego momentu, kiedy jest po pierwszej operacji, kiedy w zasadzie nie wiadomo, co właściwie zrobić dalej, po tej operacji nowotworowej, w wyniku której usunięto część krtani. No i jest taki koncept, żeby wysłać Tischnera na badania za granicą. Nie? Ale on kategorycznie odmawia, profesor Szczeklik tam próbuje, coś nawet udało się już umówić klinikę w Wiedniu. I Tischner mówi: nie, ja już nie chcę się poniewierać po świecie i tak dalej. I wtedy na korytarzu w Znaku, w siedzibie na Kościuszki, ma takie miejsce następująca scena. Tischner przychodzi, bo rzeczywiście często wtedy do nas przychodził w odwiedziny. Ja już też wtedy pracowałem w Miesięczniku, zresztą z Łukaszem razem w redakcji Miesięcznika. No i właśnie spotyka Jurka na korytarzu, Jurka Ilga. I Jurek mówi: jak mogłeś odmówić? No przecież my się tutaj tak od ciebie troszczymy. Nie? I wpada wtedy wiekopomna odpowiedź: ty się kurwa troszcz o zbawienie swojej duszy. I to lepsze, Jurek dopiero po latach się z tego śmieje. Nie, bo zdaje się, że mu to odebrało po prostu. A ja jeszcze powiem też, no, powiedzmy ryzykowna opowieść, ale może jednak się odważę. To znaczy, kiedy pojechałem z Józiem na operację do Londynu, on był już po tej pierwszej operacji w Polsce, zresztą tutaj niedaleko stąd w szpitalu Żeromskiego się ta pierwsza operacja odbyła. No i pojechaliśmy do Londynu, tam zamieszkaliśmy na parafii księdza Juszczaka, który nas tam przyjął. Nie mieliśmy, to tak było organizowane z dnia na dzień właściwie, więc nie było żadnego tam jakiegoś właśnie hotelu, więc bardzo miło gościnnie nas przyjął ksiądz Juszczak. No i tak siedzimy, tam był ten ksiądz Juszczak, jego ksiądz wikariusz tam z boku, oni troszkę tacy skrępowani, bo pamiętali Józia jako ich profesora i tak się rozmowa nie klei. No Józiu tam trochę szepcze, ja mu trochę pomagam. No Józiu tak mówi, że ja to już tu trochę tam lat mam i tak mi się przypomina taka opowieść, jak to takich dwóch dziadków poszło tam nad Dunajec, gdzieś pod Łopuszną i tak stanęli, słoneczko tam właśnie wyzierało i tak jeden mówi: a ty, Błocys tam, Stefek, jako to było
do niej, kiedy my tu se przychodzili, tak se człowiek stanął, popatrzył tam na tą drugą stronę, tam takie fajne dziewczęta tam se lezały i se tak se przypatrzył się im, tak mówi, jaz mu tak w tym rozporku guziki strzelały, mówi, a teraz to już wzrok nie ten. I na parafii się rozmowa zaczęła kleić. I było spotkanie. Muszę powiedzieć, że byli teraz już bardziej zażenowani. To jest istotne, to podsumowanie, nie? Że wzrok już nie ten. Nie? Myślę, że to jest taki moment. To jest istotne też, dlatego żeby zobaczyć, że ja już pomijam wszystkie inne rzeczy, ale też zobaczmy, ile my w życiu publicznym mamy tak naprawdę ludzi z poczuciem humoru. Właśnie. Prawda? Takich ludzi, którzy potrafią przyjść i nie wiem, jest atmosfera taka, że za chwilę jest chmura gradowa prawie nadciąganie i jakoś rozładować. Nie? To się wydaje, że to jest... To jest wielka umiejętność, której nam brakuje. Tak, znaczy tutaj była jeszcze o tyle umiejętność szczególna, że oni też byli bardzo tak przejęci wyglądem, bo już był bardzo wychudzony, bardzo wymizerowany. Wtedy miał tą chyba rurkę, taką sondę, przez którą podawaliśmy mu takie zupy, to było jedyne pożywienie, jakie mógł przyjmować, więc widok był dość przerażający dla nich i byli bardzo skrępowani. Z drugiej strony też właśnie pamiętali, więc on w ten sposób rzeczywiście osiągnął cel, rozładował prawda, ten moment, napięcie. Pamiętam, chyba twoja mama wspominała coś takiego, kiedy był bardzo chory ksiądz profesor, to on wszystkich pocieszał, którzy do niego przychodzili. To wszyscy widząc w takim cierpieniu księdza, a to on ich pocieszał. A to pielęgniarki opowiadały o karteczkach, gdzie coś napisał zabawnego. To jest przechodzenie przez cierpienie. On też pokazywał tu jakiś rodzaj mistrzostwa takiego, z którym ja nawet nie umiem sobie go Ale z drugiej wyobrazić. Strony to było też piękne, że on nie napinał muskułów, nie udawał jakiegoś herosa, tylko mówił, zostawcie mnie, nie mogę teraz, prawda? Ja myślę, że to jest taki moment, w którym chciałabym was zapytać już tak, kończąc naszą rozmowę, o to, co najważniejsze. Oto co najważniejsze według was, jeżeli ktoś by was poprosił, podzielcie się Tischnerem, to co byście chcieli ofiarować z Tischnera innym? Może, nie wiem, który z was by chciał zacząć? Ja niestety mam niezmienną odpowiedź od ponad roku, to znaczy od momentu, kiedy opublikowałem tą nową biografię i ona nie zmienia się także pod wpływem tej pracy. To myślę, że najważniejsze, co przychodzi z Tischnerem, to jest jednak to, że on budzi wolę życia. Że życie chce po prostu. Znaczy, ja po prostu nie mam za wielu ludzi, których mógłbym przywołać na wspomnienie których, na pokazanie których, prawda, chce się żyć. Znaczy, na szczęście jest ich sporo, nie? Ale nie jest ich tak bardzo dużo. Nie? A powiedziałbym, przestrzeń publiczną mamy raczej zapełnioną takimi, którzy odbierają wolę życia. I chodzi o to, żeby kogoś takiego pokazać. Kogoś takiego, w kim był rodzaj takiej bezinteresowności w poszukiwaniu prawdy, w dawaniu, w pobudzaniu ludzi do czegoś, do poszukiwania. Wychodziło się z tego wykładu, bo to jeszcze o tym nie powiedziałem, i człowiekowi się wydawało, że on złapie tę książkę Heideggera, ja go zaraz tutaj zrozumie po prostu natychmiast, następnego dnia, że ja wyjdę i ja ten świat zaraz zdobędę. To jest bardzo ważne, żeby takich ludzi na swojej drodze spotkać. Tym bardziej, że oni to są ludzie, którzy nie kłamią. To znaczy, ty naprawdę możesz. Jeśli chcesz, to możesz. Nie? To jest przesłanie, które płynie z Tischnera. Więc to jest najważniejsze w tej książce. Znaczy, zaczęliśmy od wolności, do tego dobiegnę. Znaczy, że to jest po prostu wyzwalające. Jesteśmy tak pokrępowani rozmaitymi rzeczami, nie wiem, właśnie przynależnością do rozmaitych, tym jak nas inni przyporządkowują do rozmaitej bańki, prawda? Oglądamy te serwisy, czytamy te wpisy pod postami nieraz, pełne niekiedy jadu, tak, ludzie się atakują i tak dalej. I to wszystko działa na nas tak strasznie deprymująco. Teraz jeszcze na to wszystko przyszła pandemia i ludzie boją się po prostu o siebie, o swoich najbliższych. Musi przyjść ktoś od czasu do czasu, kto cię jakby
sprawi, że się przestaniesz trochę bać, że, się, no, no, jakby, że jest na tym świecie większy interes niż twoje własne życie także. Nie? Mhm. A ono równocześnie może być bardzo piękne. No, może masz w sobie niesamowitą siłę. No. Więc to bym powiedział, że jest największe przesłanie, jakie Tischner zostawił i które staram się przekazywać dalej od tylu lat. No. Żyjcie, po prostu żyć. No. Łukasz. To znaczy, tak, no, mi się wydaje, że to jakoś najmocniej pamiętam po prostu z kontaktów z nim, no, ale to też z jego tekstów jakoś bije. To znaczy, taka zachęta do autentyczności i rozbijanie wszelkich właśnie puz, wszelkich gęb, tak po gombrowiczowsku powiem, prawda? To znaczy takie, no, zachęcanie i otwieranie takiej przestrzeni, gdzie człowiek no, odważa się być sobą, prawda? Nie podpiera się jakimiś autorytetami, nie staje na palcach, tylko próbuje stawiać sobie oczywiście jakieś wymagania, ale próbuje żyć jakoś na własny rachunek, prawda? Mm. A druga rzecz, to jeszcze bym powiedział, no coś to łączycie może z humorem, ale też powiedziałbym z takim realizmem, z taką trzeźwością, że on też no właśnie nie udaje, że wszystkie rozumy pozjadał, prawda? Kiedy tam nawet jakoś właśnie życiowo się go radziłem, on mi nigdy nie mówił, jest tak i tak, zrób tak i tak. On pomagał mi jakoś może opisywać właśnie sytuację, ale nigdy nie miał takich właśnie, no, nie był taki wuj złota rada, prawda? Zupełnie nic z tego. Wujek dobra rada. Tak, tak. Natomiast, no więc taka sentencja, którą ja bardzo lubię z filozofii po góralsku i nawet przyczyniłem się, mam tu pewną zasługę, że jest ona zapisana przed Tischnerówką w Łopusznej, to jest taka fraza słynna, świat stoi na opak. Nie jest źle, ale co by miało być tak, nie jest dobrze, ale co by miało być tak całkiem źle, to ty z nie powiem. To bardzo piękne. Ostrożny optymizm. Ostrożny optymizm. Ja powiem, w naszym gronie to ja jestem tą osobą, która nie znała księdza Tischnera, nie miałam okazji go poznać nigdy osobiście. Znam go tylko poprzez książki, poprzez filmy. I całe szczęście, że jest tak dużo rzeczy, które się zachowały, gdzie można... Jola, ty go znasz poprzez pracę przede wszystkim, bo tak. Pracujesz, że tak powiem, w tischnerowskich tematach tyle lat. I to jest niezwykłe, bo ja chętnie bym powiedziała, ja naprawdę znałam księdza Tischnera, bo mam takie uczucie. I to, co ja bym chciała powiedzieć, co ja dostałam, to odwagę myślenia, że wolno mi myśleć i wolno mi się mylić, że ja nie muszę być perfekcyjna w myśleniu. To zmiana punktu widzenia poprzez zmianę okna, jak się patrzy, to jest coś, co myślę, że też bym chciała, żeby ludzie to usłyszeli, że Tischner nam daje odwagę myślenia. On nie jest łatwym autorem, żebyśmy też nie zachęcamy Państwa do tego, że nagle weźmiecie tę książkę i będzie się ją fajnie do poduszki czytało. Nie. Trochę Wojtek nam pomaga, bo daje wstępy do każdego z tych tekstów i to jest bardzo ważne. Natomiast warto czytać Tischnera. Warto go też oglądać, żeby to, o czym ty mówisz, tę wolę życia budzić. Warto słuchać, jak on opowiada dowcipy, bo to jest wielka sztuka. Robić to w ten sposób. Natomiast chciałabym, żeby nasze spotkanie zakończyło się w taki sposób, żebyśmy mieli też troszkę refleksji. Wczoraj w nocy wybraliśmy z Łukaszem pewien fragment filmu. To jest film, cały film oczywiście możecie Państwo zobaczyć, znowu to są te filmy, które tutaj proponujemy, są w sieci. On wszedł w film Twarze Łopusznej z 2011 roku, gdzie ty napisałeś scenariusz, a pani Beata Dzianowicz wyreżyserowała ten film. I na końcu jest przejmujący głos księdza Tischnera, chorego księdza Tischnera z usuniętą już jedną struną głosową, przez co nie będziemy widzieć księdza, zobaczycie Państwo tylko krajobraz, łąkę i usłyszycie ten głos. Trzeba troszeczkę się skupić, żeby usłyszeć. Adam nam pomógł, tutaj nasz kolega, i dołączył też ten tekst, który ksiądz mówi. To jest bardzo przejmujące i to jest ze środka bólu. A zaraz po tym poproszę, żeby nasi koledzy jeszcze to jakby muzyką dokończyli ten etap, a potem się po prostu z Państwem pożegnamy. Więc teraz zapraszamy na film.
nadzieją niż ja. Zastanawiałem się nad fenomenem życia, co to jest życie. I potem zauważyłem, że słowo życie jest jednym z najbardziej ulubionych słów w Chrystusie. A życie jest nieustannym przezwyciężaniem śmierci. Dawid Czernik, skrzypce, Jacek Długosz, gitara. Znakomicie. Przyjaciele Hani Wójciek, której nie ma z nami. Bardzo dziękujemy. To jest moment, kiedy musimy się pożegnać i pozwólcie Państwo, że najpierw na ręce pana dyrektora Zbigniewa Grzyba podziękuję bardzo serdecznie wszystkim, całemu zespołowi Nowochódzkiego Centrum Kultury. My się tu czujemy jak w domu. Bardzo dziękujemy za tę scenę, za to miejsce. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Dziękujemy oczywiście naszym wspaniałym patronom, Tygodnikowi Powszechnemu, Miesięcznikowi Znak. Dziękuję Ludmile Maruszewskiej, która była z nami i Małgosi Downar z wydawnictwa Znak. Dziękuję bardzo.
I jeszcze Wojtkowi Wolańskiemu za oprawę graficzną, wszystkie te rzeczy, które widzieliście Państwo na Facebooku. To wszystko Wojtek jest z nami zawsze i bardzo za to dziękuję. Adamowi Drzewieckiemu. To dzięki niemu widzieliście Państwo tą wspaniałą relację, to za transmisję online właśnie był odpowiedzialny. Bożydarowi Pająkowi, który zrobił z nami takie krótkie spoty, które również były w internecie, za to bardzo dziękuję. Dziękuję Sylwii Gach i Pawłowi Polańskiemu za wsparcie duchowe, techniczne i za to, że zawsze są z nami. Dziękuję publiczności, mam nadzieję, że kilka osób było z nami. Dziękujemy bardzo serdecznie. Czytajmy Tischnera. I tę wolę życia, o której Wojtek mówił, po prostu niech w nas budzi. Bądźmy zdrowi. No i bądźmy razem. Bardzo dziękuję.